Witajcie, jest godzina 3:26, 4 lipca. I cóż, przygotowujemy się do wystawy, która zaczyna się właśnie w dniu dzisiejszym w Galerii Porturumia. A że trzeba jeszcze te samochody nasze tam pięknie poustawiać, wszystko, że tak powiem, zrobić na Cito, no to niestety trzeba było rano wstać, więc tutaj dzień z urlopu tacierzyńskiego troszeczkę mi wypada. Malutki synek, który ma już 2 tygodnie, nie dał nam dzisiaj pospać. Na szczęście moje kochanie dało radę się nim odpowiednio zająć, aczkolwiek powiem wam szczerze, niewyspany jestem strasznie. No i cóż, jadę z mojego Brzeźna do naszego punktu docelowego póki co, czyli do Gdyni, do naszego Muzeum Motoryzacji, oczywiście Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji. I tam muszę sobie szybko jeszcze sprawdzić, czy wszystkie rzeczy mamy przygotowane, czy wszystkie słupki są, czy wszystkie elementy do odgrodzenia naszych pojazdów oraz tabliczki, które mają zawierać informacje o tych naszych pojazdach, czy to wszystko jest na miejscu, więc taki mały czek, czy wszystko jest. No i cóż, no i wtedy będziemy się powoli udawać do miejsca docelowego. O ile samo ustawienie tych rzeczy nie powinno nam dużo czasu zająć, o tyle wydaje mi się dosyć problematyczną kwestią, czy aby wszyscy na pewno są poinformowani o tej naszej obecności. Tak jak mówiłem, akurat mnie w firmie przez tutaj krótki okres czasu nie było, więc tak na 100% wszystkiego nie wiem, ale no cóż, po to odpowiednio jadę wcześniej, żeby sobie ewentualnie jeszcze szybciutko maile posprawdzać, zobaczyć, czy aby wszystko jest na pewno dopięte. No i cóż, no i później najdłuższym elementem tego całego naszego przedsięwzięcia, czyli przygotowania do tej wystawy, będzie zwożenie z samochodów właśnie z naszego Muzeum Motoryzacji do miejsca docelowego wystawy, czyli do Galerii Porturumia Auchan, więc mam nadzieję, że to w miarę szybko się uwinie. Oczywiście na bieżąco będę was dzisiaj informował. Ten film raczej zamieszczę jeszcze w dniu dzisiejszym, oczywiście, kiedy już skończymy te wszystkie rzeczy i szybko go pomontuję. Natomiast widzimy się w kolejnym update'cie, więc już do zobaczenia za niedługo. O, cicha pani. Jesteśmy w drodze już z pierwszym naszym eksponatem, to jest Fordem T z 1926 roku, w drodze na wystawę. Raczej na razie musimy te wszystkie auta pozwozić i później będziemy mieli możliwość poustawiania samochodów w wyznaczonym do tego miejscu na terenie Galerii Porturumia Auchan. Już 2 samochody są, czyli Chevrolet Superior i Ford T. Oczywiście zaczyna się walka z czasem, ponieważ musimy, że tak powiem, poustawiać te samochody do godziny 9, a na razie mamy 2 samochody przewiezione i powoli zaczynają się korki. Najgorsze to jest to, że o, spójrzcie, tu mamy awarię drzwi. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko uda się je manualnie otworzyć i że będziemy mogli już to wszystko na spokojnie poustawiać. A oto i nasze pojazdy w Galerii Porturumia. Jest to 5 pojazdów: Ford T, Chevrolet Superior, Austin, F500 Topolino i Dixie. Więc udało się już te wszystkie eksponaty nasze umieścić. Tu mamy odpowiednie tabliczki z opisem, z QR kodem do naszych filmów na YouTubie, które właśnie bliżej przybliżają dany pojazd. Więc jak już widzicie, drodzy Państwo, udało się to wszystko, że tak powiem, poustawić.
sprawy. A to jest tak zwane siedzenie teściowej, czyli dodatkowe siedzenie w miejscu bagażnika. Więc jeśli Państwo będziecie w galerii Portrumia, serdecznie zapraszamy, można nasze samochody zobaczyć. No i oczywiście zapraszamy do naszego Muzeum Motoryzacji.